Czy twój sim ma nadmiar pieniędzy na koncie, za dużo miejsca w domu, a na dodatek jest starym dziadem, który nie wie, jak umilić sobie ostatnie dni swojego życia? Lubisz może zwierzątka w Simsach? Witam więc w serii Pomysły na rozgrywkę, w której pokazuję nietypowe pomysły na to, co można zrobić ze swoimi simami. Dzisiaj nasz sim zostanie zawodowym treserem zwierząt. Zacznij od zbudowania pomieszczenia dla swoich podopiecznych. Zwierzaki sim może pozyskiwać na kilka sposobów. Najłatwiej jest po prostu zadzwonić do schroniska, ale jeśli chcesz wyjątkowo zajanuszować, możesz zaprzyjaźniać się z przybłędami, które następnie będziesz przygarniać. Podczas wybierania zwierząt ze schroniska zwróć szczególną uwagę na wyuczone zachowania i komendy. Musi być ich jak najmniej. Ilość rzeczy, których nauczył się ten zwierzak, ma wpływ na jego cenę. Kupuj więc te najtańsze. Pamiętaj jednak, że małe kociaki i szczeniaki nie mogą być uczone żadnych komend, więc musiałbyś poczekać kilka dni, aby urosły. Kolejny protip jest taki, że zwierzęta z cechą geniusz uczą się nowych sztuczek znacznie szybciej. Kiedy już wybierzesz idealnego zwierzaka, nadeszła pora na tresurę. Nagradzaj dobre zachowania, a każ te złe. W wolnym czasie ucz swoich pupilów sztuczek. Szybkość tresury zależy od charyzmy danego sima, więc jeśli chcecie sobie znacznie ułatwić pracę, to najlepiej wymaksujcie charyzmę. Również wilkołaki uczą zwierząt sztuczek trochę szybciej niż zwykli simowie. Po paru dniach ciężkiej pracy, kiedy już nauczysz ich każdej z komend, nadejdzie pora pożegnania. Jeśli na twojej parceli znajduje się jakiś inny sim, możesz zaproponować mu kupno danego zwierzaka. Upewnij się jednak, że rodzina tego sima ma kilka tysięcy na koncie, bo inaczej nici ze sprzedaży. Nauczone wszystkich komend zwierzaki sprzedają się za całkiem fajną kwotę. Czy jednak jest to dobry pomysł na biznes? Postanowiłam przeprowadzić eksperyment. Były w nim dwie grupy, najlepszy możliwy scenariusz i najgorszy możliwy scenariusz. Następnie zmierzyłam, ile czasu zajęło im nauczenie psów każdej z komend oraz za ile się sprzedały ich psy. Na końcu podzieliłam zarobione pieniądze przez przybliżoną sumę całego czasu, żeby otrzymać wynagrodzenie za godzinę pracy. Muszę oczywiście zaznaczyć, że eksperyment był wykonywany w dosyć nierealistycznych warunkach, bo nie brałam pod uwagę opadających potrzeb i nie uczyłam zwierząt żadnych zachowań. Więc na przykład, mimo że w najlepszej grupie szkolenie psa zajęło 11 godzin, to w prawdziwej rozgrywce mogłoby to się rozciągnąć na cały dzień, ze względu na spadające potrzeby sima i zwierzaka. Plus pies pewnie kosztowałby trochę więcej dzięki temu, że nauczylibyśmy go jakichś zachowań. Co więcej, psy z eksperymentu były tworzone w kasie, więc nie musiałam ponosić kosztów adopcji. Porównując otrzymane przeze mnie godzinowe wynagrodzenie za tresurę psa z pieniędzmi, które simowie otrzymują w zwykłych karierach, jestem pozytywnie zaskoczona. Zarobki z najlepszego możliwego scenariusza są zbliżone do tych na 8 czy 9 poziomie kariery, a nawet najgorszy scenariusz zarabia podobnie jak 5 czy 6 poziom. Wniosek z tego taki, że jeśli chcesz szybko i łatwo zarobić fortunę, to raczej nie w ten sposób. Ale jeśli jeden z twoich simów wyjątkowo kocha zwierzaki i chcesz mu znaleźć jakieś zajęcie, to może spróbuje zostać zawodowym treserem zwierząt. To tyle. W następnym odcinku pokażę, jak zbudować w Simsach więzienie. Jeśli masz jakieś niecodzienne pomysły na rozgrywkę w dwójeczce, opisz je w komentarzu, a może pojawią się w którymś z przyszłych odcinków. Dziękuję za oglądanie. Miłego dzionka.